jest tutaj podnoszona i bardzo dobre i mądre słowa radnego województwa, który zwrócił uwagę na to, że czym innym jest działalność wielkich producentów rolniczych, oligarchów, którzy no nie bacząc na tą sytuację, także sytuację wojenną, sytuację międzynarodową, po prostu realizują swoje interesy. I to trzeba potępić i to jest kwestia, którą tutaj zwrócono na to uwagę, że po prostu to jest coś, co trzeba zwalczyć, czemu trzeba się przeciwstawić. Natomiast odrębną kwestią i czym innym jest kwestia relacji międzynarodowych czy relacji między naszymi narodami. Tutaj bardzo wyraźnie były podnoszone również oczekiwania wobec polskiego rządu, wobec polskiego premiera i ministrów odpowiedzialnych za na przykład kontrolę sytuacji na granicy. Rolnicy wiele mówili o tym, by właśnie te granice uszczelnić, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwa no, nielegalna aktywność, a jak twierdzą i pokazują dane, pokazują także informacje, że ten towar wpływa i uderza w ich interesy, tracą na tym finansowo, traci na tym również konsument. Mówią wielokrotnie o tym, że jakość zboża, które wpływa do nas ze wschodu, nie podlega takim regulacjom czy takim testom jakościowym jak w Unii Europejskiej, tak wyśrubowanym normom i w związku z tym także nasze zdrowie może być z uwagi na tamten towar, tamte produkty rolne w jakiś sposób zagrożone. Tutaj przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu nadal tysiące rolników. Na okolicznych parkingach przed Urzędem Marszałkowskim również setki rolniczego sprzętu. Rolnicy są, protestują. Wiemy również, że oczekują na to, by w sposób rzeczowy odniosła się do tego strona rządowa. Oczekują również, by tutaj pojawił się minister rolnictwa. Mówili także o konieczności obecności polskiego premiera. Cały czas oczekiwanie, cały czas protest, rozpalone ognisko, no i przed Wrocławiem prawdopodobnie jeszcze olbrzymie wyzwanie, dlatego że już za chwilę ten cały rolniczy sprzęt, być może za kilka godzin, ale będzie wracał na gospodarstwa, będzie rozjeżdżał się na drogi regionu, a to bez wątpienia może spowodować tutaj utrudnienia w ruchu. Centrum Wrocławia jest zablokowane z uwagi na tę sytuację. W momencie, kiedy rolnicy ruszą, wtedy się zaczną również problemy z przejazdem. Protest rolników we Wrocławiu. Tylko żebyście nie wycięli. Nie wycięli. Jak za komuny. Włączcie sobie w telefonie, leci na żywo. Patrzcie. Ja jestem. To idź, Andrzejku, ty jesteś fotogeniczny. O, brawo, brawo! Jechaj, to mi się podoba!